Kochamy je, głaskamy, słuchamy ich mruczenia, a dziś, 17 lutego, obchodzą swoje święto. Mowa o kotach, jednych z najpopularniejszych zwierząt domowych. Nie wszystkie jednak mają tyle szczęścia, by mieć ciepły kąt i swojego człowieka. W międzygminnym schronisku dla zwierząt w Henrykowie 22 koty czekają, by ktoś dał im dom. Mają różne historie, niektóre urodziły się na ulicy, inne straciły swoich właścicieli i nie mogą odnaleźć się w schronisku. Pracownicy schroniska potrafią powiedzieć wiele o ich charakterze. Obecnie mamy 22 koty, które chcielibyśmy, żeby znalazły nowy dom. Wszystkie są kochane i każdy tak naprawdę jest inny. Mamy śliczną czarną kotkę Balbinę, niespełna roczna, której historia jest smutna, tak? Bo okazało się, że właścicielka niestety zmarła. Kotek te swoje całe kocie życie był po prostu ukochanym kotkiem w mieszkaniu i z dnia na dzień po prostu trafiła do schroniska. Niestety, mimo tego, że staramy się ją tutaj przysposobić, źle się czuje w otoczeniu dużej ilości kotów. Tak naprawdę chciałaby mieć swój kącik, swojego jednego właściciela, przekochana Balbinka, duże, śliczne, żółte oczka. Lubi być głaskana, lubi być przy człowieku i bardzo byśmy chcieli, żeby znowu trafiła do domu, gdzie będzie po prostu kochana. Inna kotka, też czarna, tylko troszeczkę młodsza, Jessica. Ona z kolei trafiła do nas jako malutki kotek, także praktycznie tak jak część innych kotków, butelką była jeszcze karmiona. Trafiła tutaj wraz ze swoim bratem Johnem. Oba kociaczki praktycznie nie znają innego życia niż schronisko. My je tutaj wychowywaliśmy, potem się już tutaj z innymi kociakami dogadywały, wychowywały. I też mega, mega sympatyczna kotka, bardzo lubi po prostu kontakt z człowiekiem. Jak tylko się wchodzi do kociarni, to od razu podbiega, chce być głaskana, przytulana. Także też chcielibyśmy, żeby szybciutko znalazła swój nowy dom. Kto jeszcze? Marvel. Marvel jest kocurem. Trafił do nas z lecznicy, czyli z przychodni Animal na Łowieckiej, czyli przychodni, która się opiekuje naszymi zwierzakami. Marvel po prostu jest kotem powypadkowym. Miał problemy z poruszaniem się, zranioną nóżkę. Na szczęście udało się go wyleczyć, także potem trafił już tutaj do nas, do schroniska. Bury, śliczny kotek, aczkolwiek troszeczkę rozrabiaka, lubi robić porządek w kociarni, także najlepiej, żeby jeżeli trafi do nowego domu, a mamy taką nadzieję, żeby raczej nie miał kociego towarzystwa, żeby był jedynym kocim mieszkańcem. Uwielbia zabawy, zresztą tak jak i Jessica, o której wcześniej wspomniałam. Koty są mega sympatyczne. Po przejściach niestety, ale jakoś się tutaj u nas odnajdują i wyczekują, tak, tego nowego opiekuna swojego. Są także koty, których życie nigdy nie było łatwe, jak Orzeszek, który stracił tylną łapkę w wypadku lokomocyjnym. Jest bardzo nieśmiałym i cichutkim kotkiem, ale kocha pieszczoty i obserwacje świata. Nie zasługuje na schroniskową, szarą rzeczywistość. Adopcja dorosłego kota kosztuje 20 zł, kociaka 10, jednak adoptując kociaka należy podpisać oświadczenie, którym zobowiązujemy się do kastracji lub sterylizacji zwierzęcia. Ponadto należy przejść pozytywnie rozmowę przedadopcyjną i podpisać umowę. Aby zabrać kota do domu, do schroniska należy przyjechać z transporterem. Dla osób zainteresowanych adopcją schronisko czynne jest w poniedziałki od 10 do 16, a we wtorki do niedzieli od 9 do 15. Ponadto historie zwierząt przebywających w schronisku poznać można na Facebooku facebook.com/schronisko-dla-zwierząt.henrykowo. Żeby zaadoptować kota, przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakiego kota się chce. Czyli zapraszamy na naszą stronę schroniskową schroniskoleszno.pl bądź do naszego schroniska, gdzie opiekunowie zwierząt, którzy na co dzień się nimi opiekują, znają historię każdego kota, charakter każdego kota, także na pewno dopasują odpowiedni charakter do odpowiedniego domu. Jeżeli ktoś nie będzie, chciałby, ale nie może zaadoptować się ani psa, ani kota,
kota, ale chciałby jakoś wspomóc, czy schronisko, czy koty wolnożyjące, bo to też jest bardzo ważny temat wszędzie praktycznie, w każdym mieście, można przynieść do nas karmę suchą, mokrą dla kotów. My wtedy podzielimy się tą karmą z wolontariuszami, którzy prywatnie ze swoich środków i posługując się swoim czasem pomagają, dokarmiają te koty wolnożyjące. Także na każdy sposób można pomagać. Wiele kotów ciężko znosi pobyt w kociarni i towarzystwo innych zwierząt. Płoszy je też nieustanne szczekanie psów. Schronisko powinno być miejscem czasowego pobytu, a nie miejscem, w którym zwierzęta spędzają większość swojego życia. Szukasz przyjaciela? Zajrzyj do schroniska.